doprowadza mnie do grobu. Tak to benzopiren, proszę cię. Ty wiesz, śmieciami palą strujesz ciebie też. Czy chcesz zakocić tę krainę? Jak dowiedziałem się o planowanej koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Warty, miałem nadzieję, że to będzie zagospodarowanie terenu stricte śródmiejskiego, tak? Czyli tego najbardziej centralnego odcinka rzeki Warty płynącego przez miasto Częstochowe. Okazało się, że te plany są zupełnie inne. Nie podoba mi się, jest to zły pomysł. Miasto idzie na łatwiznę, to znaczy tam, gdzie rzeczywiście są potrzeby, żeby rewitalizować miasto, tego nie robi, czyli w ścisłym centrum, a próbuje wykorzystać naturalne, piękne tereny do tego, żeby je zdegradować. Oczywiście pod pozorem zrobienia tam jakiejś rekreacji czy quasi parku, ale tak naprawdę tereny te stracą na swojej jakości, a te pieniądze, które miasto mogłoby zadysponować i rzeczywiście w centrum rewitalizować okolice rzeki Warty i też innych rzek, są pomijane. To nie jest zielona polityka, to jest greenwashing. To się wiąże z wykupieniem dużej ilości działek, z totalną zmianą tego, jak te działki teraz wyglądają i generalnie ten teren, to jest po prostu zmiana krajobrazu zielonego. To nie ma nic wspólnego z ekologią. Ty ani słowa tu nie ma o konsultacjach, ani słowa tu nie ma o mieszkańcach, ani słowa tu nie ma o mieszkankach. Mimo że podkreśla prezydent miasta, jak ważne są te konsultacje, mimo że próbowano nam wmówić, że te konsultacje były. Dla nas to jest sposób na to, żeby odmienić to stare miasto częstochowskie, które jest pięknym starym miastem nad Wartą, natomiast jest dotknięte niesamowitym ubóstwem energetycznym przede wszystkim i w związku z tym jego potencjał jest zablokowany. Tak? Realizując tego typu inwestycje, akurat w rejonie Starego Miasta można by było jak najbardziej ten potencjał odblokować, spowodować nie tylko ściągnięcie też kapitału, ale de facto zmienić życie ludzi, tak? I przyczynić się do tego, że poprawi się stan jakości architektury i jeżeli chodzi o efektywność energetyczną tych budynków, które by tam były. Stare Miasto wymaga inwestorów, czyli przedsiębiorców, którzy będą w stanie zainwestować tam pieniądze. Mogliby tam tworzyć obiekty rekreacyjne, hotele, obiekty gastronomiczne, czyli po prostu te stare kamienice i budynki, które są nieocieplone, które nie mają właściwego ogrzewania, czyli są ogrzewane bardzo często takimi piecami kaflowymi, kopciuchami. One mówią, pytają się, co to za zapach. Od jakiegoś czasu są już w stanie rozpoznać smog po zapachu i sygnalizują to, kiedy wysiadamy z pociągu albo z samochodu w centrum Częstochowy, na Starym Rynku, na Stradomiu, w tych dzielnicach, gdzie te wskaźniki wariują, więc to nawet dzieci w wieku szkolnym są w stanie rozpoznać różnicę, co to znaczy czyste powietrze, a co to znaczy powietrze miejskie, kopciuchowe, smogowe. Tym miejscem, którego się szuka w momencie, kiedy chce się odetchnąć tym świeżym powietrzem, gdzie się chce zaczerpnąć spokoju właśnie tej natury, jest między innymi właśnie Mirowski Przełom Warty, czyli miejsce, które chcą włodarze zagarnąć naturze i wprowadzić tam pewną infrastrukturę. Częstochowscy włodarze próbują ten strumień pieniędzy zupełnie bezpodstawnie przekierować na tereny, które nie powinny być nadmiernie zdegradowane jakimś dodatkowym działaniem ludzi. Bo pamiętajmy o tym, że częstochowianie jak chcą odetchnąć czystym powietrzem, to właśnie wybierają się wzdłuż rzeki Warty w stronę Gradziska, Gąszczyk i tak dalej. To jest piękny obszar, który odradza się, tak? Który się odradza, a który w tej chwili jest zagrożony pseudoinwestycją, tak?